Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma. Daria Matuszek, witam i zapraszam na wiadomości sportowe Sport Game. Pod znakiem derbów naszego regionu upłynęła 19. kolejka drugiej ligi siatkarzy. W starciu w Wałbrzychu nie było niespodzianki. KS Milicz potwierdził pierwszoligowe aspiracje, wygrywając z miejscową Wiktorią 3-1. Pozostałe drużyny z naszego regionu schodziły w weekend z parkietów pokonane. Przed 19. serią meczów zarówno Wałbrzyszanie, jak i drużyna z Milicza byli sklasyfikowani w czołowej czwórce ligi, co jednym i drugim dawało udział w play-off. Wicelider rozgrywek nie miał jednak litości dla lokalnego rywala i pewnie triumfował w kolejnym spotkaniu o punkty, co zespół Krzysztofa Janczaka umocniło na drugim miejscu w tabeli, a ekipę spod Chełmca zepchnęło na piątą lokatę. Mecz rozpoczął się od zdecydowanej dominacji przyjezdnych. Na efekt długo nie trzeba było czekać. Goście w błyskawicznym tempie odskoczyli na kilka punktów i tę przewagę systematycznie powiększali, wygrywając ostatecznie 25-14. Trochę więcej emocji było w drugiej partii. Miliczanie jednak także przeciwnikom nie pozwolili na zbyt wiele i triumfowali do 21. W trzecim secie to siatkarze z Wałbrzycha byli drużyną lepszą. W składzie przyjezdnych nie pomagały kolejne zmiany. Wiktoria wygrała 25-12 i było to zapowiedzią lepszej gry gospodarzy, także w kolejnych odsłonach. I rzeczywiście Wałbrzyszanie w czwartej partii spisali się przyzwoicie. Kibice obejrzeli zaciętego seta, ale faworyt po ciekawej końcówce nie zawiódł. Wygrał 25-23 i ostatecznie zainkasował komplet punktów. Bardzo słabo wypadły pozostałe dolnośląskie drużyny rywalizujące na drugoligowym froncie. Kolejnej porażki w lidze doznała Gwardia. Wrocławianie przegrali na własnym parkiecie z Juwenią Głuchołazy 1-3. Mecz był zacięty, ale marne to pocieszenie dla fanów siatkówki ze stolicy Dolnego Śląska. Gwardia po tej porażce praktycznie definitywnie straciła już szansę na walkę o play-off. Pokonani z parkietu zeszli także gracze Bielawianki, którzy ulegli u siebie liderowi TKS-owi Tychy 2-3. Siatkarzom z Bielawy należą się jednak słowa uznania. Zagrali z wielkim zaangażowaniem i byli bliscy sprawienia niespodzianki. W tiebreaku TKS zagrał jednak jak na lidera przystało i zwyciężył 15-10. Na 3 kolejki przed zakończeniem sezonu zasadniczego drużyna z Tychów ma 4 punkty przewagi nad KS Milicz, więc walka o pierwsze miejsce przed play-off może być ciekawa do samego końca. Wiktoria Wałbrzych spadła na 5. miejsce w tabeli, ale wciąż ma szansę na grę w czwórce. Gwardia Wrocław jest 8., a Bielawianka 9. We Wrocławiu już po raz trzeci rywalizowali czołowi młodzi floreciści. W rozegranych w hali Uniwersytetu Przyrodniczego Mistrzostwach Polski Juniorów zgodnie z oczekiwaniami dominowali przedstawiciele Gdańska i Torunia. Honor gospodarzy uratowała Beata Żurowska. Zawodniczka klubu Wrocławianie jako jedyna reprezentantka miejscowego zespołu zdołała awansować do czołowej ósemki podczas rozgrywanego pierwszego dnia turnieju indywidualnego. Awans do strefy medalowej Beata Żurowska zapewniła sobie po ćwierćfinałowej wygranej z Sandrą Sulik z Torunia 15-12. W walce o finał wrocławianka nie sprostała innej florecistce z Grodu Kopernika, późniejszej triumfatorce całych zawodów, Marice Chrzanowskiej, przegrywając 8-11. Żurowska razem z Natalią Gołębiowską z AZS-u Gdańsk stanęły w tej sytuacji na najniższym stopniu podium. Szansa na drugi medal mistrzostwa klub Wrocławianie miał w niedzielnym turnieju drużynowym kobiet. Wrocławskie florecistki walczyły dzielnie, choć w półfinale doznały wysokiej porażki z głównym faworytem turnieju, Budowlanymi Toruń 15-45. Znacznie bardziej zacięty przebieg miał mecz o trzecie miejsce. Ostatecznie jednak wrocławianki przegrały z Ateną Gdańskę 40-45 i musiały się zadowolić czwartą lokatą. Złoto zgodnie z oczekiwaniami przypadło ekipie Budowlanych Toruń. Znacznie gorzej od swych koleżanek radzili sobie floreciści z wrocławskich klubów. W turnieju indywidualnym mężczyzn najwyżej sklasyfikowany reprezentant gospodarzy Maksim Tarasiewicz z klubu Wrocławianie zajął 19. miejsce, a Michał Kotleszka był 27. Mistrzem kraju został Jakub Surwiło z AZS-u Warszawa, który w zaciętym finale zaledwie jednym trafieniem pokonał Oskara Metze z Poznania. W turnieju drużynowym gospodarze także stanowili tło dla najlepszych. Wrocławianie ukończyli zmagania na 8., a zespół kolejarza na 11. miejscu. Wszystkie 3 lokaty na podium zajęły drużyny z Gdańska. Tytuł mistrzowski wywalczyła drużyna z Jetomu AZS AWF. Turniejem kwalifikacyjnym rozpoczęły się we Wrocławiu snukerowe Mistrzostwa Polski Seniorów. W galerii handlowej Sky Tower 40 zawodników walczyło o 2 przepustki do turnieju głównego. Przez eliminacyjne sito pomyślnie przeszli Mariusz Sikorski i Bartłomiej Zacniewski.
Trzydniowa rywalizacja we wrocławskim Banda Clubie była przedsmakiem tego, co kibiców snookera czeka już od najbliższego piątku. W głównej części zawodów wystąpi 24 zawodników. Czołowa 20 krajowego rankingu, obrońca mistrzowskiego tytułu wrocławianin Krzysztof Wróbel i jeden gracz z dziką kartą. Ostatnie dwa miejsca blisko 40 snookerzystów walczyło w kwalifikacjach. W gronie tym nie brakowało znanych nazwisk. Rafał Jewtuch to czterokrotny indywidualny mistrz Polski, zaś wrocławianin Marek Zubrzycki, który aktualnie jest opiekunem kadry młodzieżowej, oprócz wicemistrzostwa kraju sprzed 4 lat, w przeszłości wielokrotnie zdobywał tytuły najlepszego gracza na Dolnym Śląsku. I choć obaj ci zawodnicy pewnie pokonali pierwsze eliminacyjne przeszkody, nie oni jednak odegrali główne role w kwalifikacjach. Pierwszy szansę na turniej finałowy stracił Zubrzycki, który w ćwierćfinale przegrał 2-3 z Bartłomiejem Zacniewskim. Pochodzący ze Szczecinka 22-latek w decydującym o awansie pojedynku spotkał się z innym faworytem zawodów, Rafałem Jewtuchem. Ten mecz były młodzieżowy wicemistrz Polski rozstrzygnął na swoją korzyść 3-1 i dzięki temu zapewnił sobie udział w turnieju finałowym. Razem z nim do decydującej o medalach mistrzostw Polski rozgrywki zakwalifikował się Mariusz Sikorski. Zawodnik Amnezji Kalisz miał nieco łatwiejszą drogę do finału eliminacji. W ćwierćfinale 34-letni snookerzysta z Warszawy pokonał 3-1 Casimiro Licciardiego z klubu Fuga Mundi Wrocław, a w półfinale w identycznych rozmiarach zwyciężył Michała Matuszczyka z Krakowa. Turniej finałowy rozpocznie się we wrocławskim Banda Clubie już w najbliższy piątek. Snookerowego mistrza Polski na rok 2013 poznamy w niedzielę, 17 lutego. Przez 2 tygodnie ferii młodzi wrocławianie uczestniczyli w akcji Zima na Sportowo. Sporym zainteresowaniem cieszył się tradycyjny halowy turniej piłkarski. Nowością w programie zajęć były m.in. warsztaty z samoobrony. W zimowym turnieju piłkarskim przez 2 tygodnie rywalizowało ponad 50 amatorskich drużyn w 4 kategoriach wiekowych, a finał imprezy rozegrano w hali sportowej przy ulicy Parkowej. Kibice mogli zobaczyć 16 decydujących meczów w kategoriach młodzik, trampkarz, junior, młodszy oraz junior. W rywalizacji najmłodszych najlepszy okazał się FC Wrocław Akademii, który w finałowej rywalizacji pokonał Tęczę Brzezia Łąka 4-0. Wśród trampkarzy nie miała sobie równych drużyna Kontrol Leśnica. W finale zespół z Leśnicy rozgromił BSK Biskupin 5-0. Bohaterem decydującego meczu był Sebastian Dudka, który zdobył wszystkie 5 bramek dla zwycięzców. Okazał się on także najlepszym graczem całego turnieju w tej kategorii, zdobywając aż 24 gole i notując 20 asyst. Najbardziej zacięty mecz finałowy obejrzeli kibice w kategorii junior-młodszy. O zwycięstwo w zawodach rywalizowały drużyny 115 Team i Energetyki. Po 2 10-minutowych połowach był remis 2-2. W rzutach karnych lepsi okazali się piłkarze Energetyki, zwyciężając 3-2. W najsilniej obsadzonej kategorii juniorów triumfatora wyłoniło spotkanie pomiędzy zespołem M+W Grup de Celestes a drużyną Gaju. Rywalizacja była wyrównana jedynie do przerwy, po której utrzymywało się jednobramkowe prowadzenie Celestes 3-2. 2 bramki po zmianie stron dla tych ostatnich dały im wygraną 5-2 i sukces w całym turnieju. Nagrodę najlepszym zawodnikom i drużynom zimowego turnieju piłkarskiego wręczał były zawodnik Śląska Wrocław Remigiusz Jezierski. Znanego sportowca nie zabrakło także na innej arenie wrocławskiej akcji Zima na Sportowo. W Centrum Sztuk Walki przy ulicy Gwarnej odbyło się uroczyste zakończenie warsztatów z samoobrony. Młodzi ludzie w ich trakcie uczyli się nie tylko jak reagować w sytuacji zagrożenia, ale także jak kontrolować własne emocje. Na zakończenie warsztatów każdy z uczestników otrzymał stosowny certyfikat. Wręczał je m.in. Mateusz Masternak. Wrocławianin to aktualny zawodowy mistrz Europy w boksie. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości sportowe jutro o 7.15 i 8.15. Przypominam, że wszystkie nasze programy mogą Państwo oglądać na profilu Sport Game na Facebooku. To była ostatnia informacja. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma.